Cześć, dzisiaj o jednej z najbardziej absurdalnych książek, jakie przeczytałam w ostatnim czasie. W tym zaszczytnym gronie jest jeszcze na przykład książeczka Andrew Kaufmana All My Friends Are Superheroes. A dziś o chłopak, który stracił głowę. Pierwsze moje zetknięcie się z tą książką to było okładka, tytuł i pomyślałam, spoko, całkiem to jest ładne, taki bardzo będzie się prezentować fajnie na mojej półce, może kiedyś sobie kupię. A potem przeczytałam informację z tyłu okładki i to już była taka zagwozdka. Co? Czy ja na pewno dobrze to czytam? Bo historia opowiada o nastolatku, Travisie, który choruje na paskudne raczysko. I to po prostu, no tak złe, że gorzej już być nie może. I dowiaduje się o mega innowacyjnej metodzie leczenia, polegającej na tym, uwaga, że odetną mu głowę, tą głowę zahibernują, a po jakimś czasie jego głowę przyszyją do ciała innego człowieka, zdrowego i tak dalej, i tak dalej. Tak. I jak to o tym usłyszałam, to o nie, to jest jakieś głupie science fiction, nie chcę czegoś takiego czytać. Ale po prostu jakoś książka do mnie trafiła, bo mimo tego dziwnego elementu, to intrygowała. I po prostu uwielbiam. Przeczytałam ją w jeden dzień. Dostarczyła mi tylu wzruszeń i takiego śmiechu, że po prostu teraz często o niej opowiadam różnym moim znajomym, bo jest w niej coś tego, ten właśnie ta dziwaczność, ale też taka normalność, bo poza tym elementem to nie ma żadnych innych, nie wyskakują nagle kosmici i tak dalej. To po prostu jest zwykła historia nastolatka, który po 5 latach udaje mu się wybudzić i jest w nowym ciele, jest po prostu wow. Ale ten nastolatek musi pogodzić się z tym, że jego przyjaciele są już na studiach, jego dziewczyna już ma nowego faceta, że wszyscy ci, z którymi się pożegnał, nie spodziewali się, że on wróci, a on sam musi nadal tkwić w liceum, bo jest nastolatkiem. Był zamrożony. Jego głowa była zamrożona przez tyle lat. Obserwowanie tego, jak sobie on z tym radzi, to czasami łamało serducho. Bo żal było tego chłopaka, ale też żal było tych osób, które... No oni już się z nim pożegnali. Oni naprawdę nie wierzyli w to, że jeszcze kiedykolwiek go zobaczą. I już żyli dalej. Pogodzili się z tą stratą. A tu on wrócił i to jest cud, ale taki cud, z którym bardzo ciężko im się zmierzyć. Zresztą tu jest na okładce świetny blurb Matthew Quicka, tego Matthew Quicka. Bezapelacyjnie najlepsza historia miłosna z przeszczepem głowy w tle, jaką w życiu czytałem. I tak, to jest najlepsza historia w ogóle o przeszczepie głowy, jaką czytałam, a do tego miłosna. Młodzieżowa i po prostu bardzo spoko, więc jeżeli macie kiedyś wolny wieczór, to coś takiego absurdalnego i śmiesznego i takiego pełnego wzruszeń. Bo wiecie, też pomyślcie o tym, że on to ciało dostał od jakiegoś chłopaka i... A, poczytajcie! No i co, to by było na tyle. Pa! No i wykorzystałam okazję i kupiłam Chłopak, który stracił głowę. Mam nadzieję, że będzie wesoło. Chciałabym, żeby to była wesoła książka. I oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączycie do grona moich subików.